Skiela się w żeni Mazury i mazursko-gatka. Kiedy krzyzackie rytry erbojtowali żenie starych prusaków w XIII wieku i siła ich w tym czasie wyterli, liczba nieskańców spadła o połowę. Niektórne, co by się retować, nogowali prec do granicujących krajów, a zyć tu zostało trona sto tysiąców starych prusaków. Zrobiła się tedy siła miejsca przed nowych anzydlerów, Którne przyciągali ajf z rozmaitych krajów. Jene przysli z Nieniec, drugie z Litwy, lecz nazieńcy, osobliwie na południu nowo dogranych zieniów, przyciągnęło z Mazowsa, a na zachodzie Mazurów także z Kulmerlandu, cyli hełniński Zieni. Choć niektóre anzydlery zaniskali w Mazurach już w XIV i XV wieku, to nazięksa custka przysła w XVI wieku i naśladujących. Tedy z Polskich, nienieckich, litsińskich i siła siłajęcych ludziów, niesających się z restówkanii starych Prusaków, pocała bildować się nowa społeczność. Nowe nieskańce, co przeważnie sztamowali od Polaków, przynieśli z sobotes i mazursko-gatkie podobające się na kurpsiańsku. W zachodnim mazurskim mozie godali ludzie Łoddziałdowa, Bezniborg i Asdostytna – w średni Mazurski morze mużyli ludzie od Ansborka, Bziały, Zązborka, Węgoborka i Lecu, a wschodnią Mazurską mowę brukowali niskańce Łęckich, Olickowskich i po części Gołdabskich strun. Osobliwą mowę, niesankie Kulmerski i Mazurskie gadki, brukowali w Ostrudzie i Wolstynku. Kiedy Krzyzaki przegrali siła wojnów z Polską, nie dało język Redy jak stymać krzyżacki mantel i zrobić, Nowe państwo poddane polskiemu króloziu. Albrecht od Hohenzollrów, który był zaprowadnika i lejtra Krzyzaków, w 1525 15 roku złożył hołd polskiemu króloziu i został polskim princem. Uwazł też sobie, co by trzymać ruterskoziarę, a pospołu z nim i ostali Mazury i Jęse poddane onego princa. Wrazie dla tej przycyny przyjmania luterskiej ziary, Mazury stojeli zawsze dali od polsko-katolickiej kultury. Brukowali na polsko polskogadki z czasów początków reformacji, cytali gdańsko-biblio napisano w dawny polski szprasie i trzymali taką mowę za nalepsy muster pisania po polsku. Dlatego w Mazurach łostało siła starych słówków, które Polacy Polaki bacyli w mazurskim mozie z połem znoweni pożądani i wynałazoneni rzecani, co pokazywali się aif za pośrednictwem Niemców, pokazało się także zgwałt słówków z morcyznowy nieniecki i amtowi wysoko niemiecki gadki. Nozięcy nienieckich słówków borgowali w lecu, Zązborku i ostrudzie, kiedy dość gryndo ludzie przejenacali się na niemiecko prachy. Parę słówków w mazurskim mozie zostało też po starych prusakach, na przykład Kadyk, Plik, Jeglia i jewa. Mazurska gadka pocała ponierać us w XIX wieku, choć wciąg brukowało ją na 250 tysiąców mazurów. W szkołach, w armei, w Amtach było muziono po niemiecku. Młodzizna zabocała mazurską mowę, co objędowała się z bziedo i niebildowanymi, cili nieskołowanymi stareni, ludziani. Bzieda była tedy nazięksem zorgiem. Osoblizie w zachodniej tejli Mazuri hurmem ciągnęli do Westfalów, robić w grubach i moc tamuj us ustawało zyć, fatko łostając Niemcami. Naków w niektórych kościołach, esce na male do drugiej szwatowej wojny, Mazury modlili się po polsku ze starych Bibliów i Kancynolu. Siła Mazurów zbzierała się też po umach, co by modlić się po mazursku. Takich ludziów nazywali grumatkarzani. Mazury, nazięcy nie trzymali się ani zarychtycnych Niemców, ani Polaków. Byli Mazurani, dawniej zwani polskimi prosakani. Byli nakowo kowo zawdy zierne swoim rządzicielom, a król albo kaiser był zawsedy w duzy zacności. Bez to sacowali swoje państwo i nie doszlusowali w Absztymungu do polskiego państwa po piersy szwatowi wojnie. Bojeli się też walnie o swoją lutersko ziarę, która była gruntem ich świadomości. W późniejszych czasach nacjonalizmów musieli równak przyznać się do jakiego narodu. Wtedy też na większą część łobrała sobie nieniecko narodowość, niektóre polsko, a nie jedne, ani Kurt obic i Mazurenbund, dali mu żyli, co so ino Mazurani. Takich ludzi było, ale mniej i mniej. Za Hitleraka dość Mazurów welowało i sło za nowym rządem, którym obziecywał prac przed wszystkich, andywyklowanie zabocony mazurskiej prowincji i borgowanie psiejędzów przed Mazuri. Te Mazury, co trocowali, byli albo prezwignane wygnane do Polski od hecerów, albo i wkantowane do lagrów i rzefangnysów. Siła od nich nie przezyło nacystowskiego tyranstwa – Moc Mazurów była przy Niemieckiej armii, która otrętno gnypsiła jęce ojropskie kraje i narody czasu II wojny. Na ostatek wywołany od Reichu wojny do Mazur wesli Ruski. Mazury były psier sozienio, co przed wojną nalezały się do Nieniec. Tedy ta zielga nienaziść, chęć, pomscenia i złość do Nieniec wylała się na Mazurach. Mazurskie chłopi były albo zabrzyjane, albo wywozone na Zyberię, Białki w niezacy gwałcone i bzite, a tak ze samo jak chłopi zabzijane. Po drugiej, światowej wojnie, mazury były trzymane od Polaków za Niemców i jak Niemcy traktowane. Na ich majątkach często położony był areszt. Te, co nie chcieli być za Polaków, byli precy wypchnięte, a Bosani zamyślili przeciągnąć do rejchu za odrę. Nowe nieskańce. Często razy nie rozumieli, kim są Mazury i jak kształtowała się mazurska historia. Mazurskogotkie, krom Niemcenio i nacyzmu, cięgiem Mazury znali, osobliwie te nostarse. Nowe niskańce równak często jej nie lejdowali, a inni zamana same Mazury lepsi znali usnieniecko-szprachie. W szkołach mazurskie dzieczuki byli brzite od ratów, a niektóre rektory na to dozwalali. Na ostatek część Mazurów przeciągnęła do Reichu w latach 70. Tedycas, mazursko-gatka, us ponierała, kiedy nigdzie nie było miejsca, kiedy po mazursku w Sędzi byłoby muziono. Brokujący mazursko-gatkę na starce Mazury umerli, a dalej ją tlotę, tlote, wtórne zgroskani się uciągnęli i siła na nich słuchiali. Dzisiaj w Mazurach to nie da us zięci, jak kilkadziesiąt mogących po mazursku ludziów. Tego samego w Reichu Izberii. Dzisiaj us mało kto może po mazursku, a estemni po mazursku psise. Przód po mazursku pisali na przykład Jakub Stepan, który był psiersem Cłekiem, co w roku 1900 przewrócił całką księgę z niemiecki na mazursko-gadkie. Mazurskie wesele, jutrznie i Jęse zwycaje łapsisał po mazursku Karl Małek, mazur z okresu Działdowa. Mazurskie prześnie ludu sprzysywali Wojciech Kętrzyński i Gustaw Gizewiusz. W czasach psiersy internetowej słownicek mazurski napisał Erwin Kruk. Mazurskie uczesne opowiadania psiso między drugiemi Serafin i Günther Zienter-Donder. W 2018 roku pokazało się przesadzenie Małego Prince'a na mazursko-gatkę i cejtunek cech, gdzie nie trasiają się mazurskie teksty. Te, co chcą retować mazursko-gatkę, pochodzące od Mazurów albo od nowych nieskańców, zbzierają się po w internecie i mają starunek łuczyć się mazursko-gatkę i przybacać dycht zabocone słówka, które na scenie siła, lot, wzot brzmiały w, w całkowitych, Mazurach. Skąd się wzięli Mazurzy i Mowa Mazurska? Kiedy rycerze zakonu krzyżackiego podbijali ziemię Prusów w XIII wieku, wielu w tym czasie wybijając, liczba mieszkańców Prus spadła o połowę. Niektórzy, by się ratować, uciekali do pogranicznych krajów. Przy życiu zostało około 100 tysięcy Prusów. Powstało wówczas wiele miejsca dla nowych osadników, przybywających z różnych krajów. Jedni przybyli z Niemiec, Inni z Litwy, ale najwięcej, szczególnie na południu nowo zdobytych ziem, przybyło z Mazowsza, a na zachodzie Mazur również z ziemi chełmińskiej. Choć niektórzy osadnicy zamieszkali na Mazurach już w XIV i XV wieku, to większość osiedliła się w wieku XVI i później. Wówczas z polskich, niemieckich, litewskich i wielu innych osadników mieszających się z resztkami Prusów zaczęła formować się nowa społeczność. Nowi mieszkańcy, pochodzący w większości z Polski, przynieśli również ze sobą mowę mazurską, podobną do kurpiowskiej. Po zachodnio-mazursku mówiło się od Działdowa, przez Nidzice, aż po Szczytno. W środkowo-mazurskiej mazurszczyźnie mówiono w Piszu, Białej Piskiej, Morągowie, Węgorzewie i Giżycku. Wschodnio-mazurski był zaś używany przez mieszkańców Euckich, Oleckich i częściowo Gołdabskich okolic. Osobnej mowy, tzw. Gwary ostruckiej, Mieszającą elementy mowy chełmińskiej oraz mazurskiej, używano w Ostrudzie i Olsztynku. Po wielu przegranych wojnach z Polską, Krzyżacy nie mieli innej możliwości, jak zdjąć Krzyżacki płaszcz i ustanowić nowe państwo poddane polskiemu królowi. Albrecht Hohenzollern, ówczesny przywódca i wielki mistrz Krzyżacki, w 1525 roku złożył polskiemu królowi hołd i stał się księciem Prus. Zadecydował także o przyjęciu luteranizmu, a wraz z nim ewangelikami zostali Mazurzy i inni jego poddani. Właśnie z przyczyny przyjęcia wyznania luterańskiego Mazurzy oddalali się od polsko-katolickiej kultury. Używali jednak wciąż polszczyzny z czasów początków reformacji czytali Biblię Gdańską, napisaną dawną polszczyzną. Taką właśnie mowę uznawali za najlepszy wzorzec pisania po polsku. Dlatego też na Mazurach. Utrzymało się wiele archaizmów zapomnianych już przez współczesnych Polaków. W Mowie Mazurskiej, razem z przyrządami i wynalazkami pojawiającymi się tu za pośrednictwem Niemców, zjawiło się także wiele słów z języka dolno-niemieckiego oraz urzędowego górno-niemieckiego. Najwięcej germanizmów używano w Giżycku, Mrągowie i Ostrudzie, gdzie dość prędko ludzie przechodzili na język niemiecki. Parę słów w Mowie Mazurskiej. Zachowało się również po Prusach, np. Kadyk, Jałowiec, Plik, Łysina, Łysagóra, jeglija, Choinka, Drzewo Iglaste, Świerk, Jewa, Czeremcha. Mowa Mazurów zaczęła zamierać już w XIX wieku, choć wciąż używało jej około 250 tysięcy ludzi. W szkołach, armii, urzędach językiem obowiązującym był niemiecki. Młodzież zapominała mazurskiego łączonego z biedą i niewykształconymi starszymi ludźmi. Bieda była wówczas największym kłopotem. Szczególnie na zachodzie Mazur, Mazurzy masowo wyjeżdżali do Westfalii do pracy w kopalniach. Wielu z nich już tam zostało i szybko się zgermanizowało. Jednakże w niektórych kościołach na Mazurach, jeszcze niemal do II wojny światowej, Mazurzy modlili się po polsku ze starych wydań Biblii i kancjonałów. Wielu Mazurów zbierało także się po domach, by modlić się po mazursku. Takich ludzi nazywano gromadkarzami. Mazurzy generalnie nie uznawali się ani za Niemców, ani Polaków. Byli po prostu Mazurami, dawniej zwanymi polskimi prosakami. Jednak pozostawali zawsze wierni swoim władcom, król czy cesarz zawsze otaczany był czcią. Przez to szanowali także swoje państwo i po I wojnie światowej nie głosowali w plebiscycie za przełączeniem do państwa polskiego. Obawiali się również bardzo o utratę prawa do wyznawania luteranizmu, będącego podstawą ich świadomości. W późniejszych czasach, naznaczonych nacjonalizmem, musieli jednakowoż przyznać się do którejś z narodowości. Wówczas większość wybrała naród niemiecki, niektórzy polski, a inni, tacy jak na przykład Kurt Obic i Bunt, dalej obstawali, że są po prostu Mazurami. Takich ludzi było jednak coraz mniej. W okresie hitleryzmu wielu Mazurów zagłosowało za nowym rządem obiecującym likwidację bezrobocia, rozwój zapomnianej Mazurskiej Prowincji i kredyty dla Mazurów. Ci Mazurzy, którzy stawiali opór, zostali albo wygnani do Polski przez bojówki, albo wtrąceni do więzienia lub obozu. Wielu z nich nie przeżyło terroru nazistowskiego. Znaczna liczba pozostałych Mazurów służyła w niemieckiej armii, okrutnie gnębiącej podczas II wojny światowej inne europejskie kraje i narody. Pod koniec wywołanej przez III Rzeszę wojny do Mazur wkroczyli Rosjanie. Mazury były pierwszą ziemią należącą przed wojną do Niemiec, zatem wielka nienawiść, chęć zemsty i złość na Niemców została wyładowana na Mazurach. Mazurscy mężczyźni byli albo zabijani, albo wywożeni na Syberię, kobiety zaś odzierane z godności, gwałcone, bite, a nieraz jak i mężczyźni zabijane. Po II wojnie światowej, Mazurzy byli uznawani przez Polaków za Niemców i jak Niemcy traktowani. Ich majątki często były rekwirowane. Ci, którzy nie chcieli zostać członkami narodu polskiego, zostali deportowani, bądź sami po pewnym czasie zdecydowali o wyjeździe do Niemiec za Odrę. Nowi mieszkańcy regionu często nie rozumieli, kim są Mazurzy i jak kształtowała się ich historia. Mowę mazurską, mimo germanizacji i nazizmu, wielu Mazurów wciąż znało, szczególnie ze starszego pokolenia. Nowi mieszkańcy jednak często jej nie tolerowali. Sami Mazurzy nierzadko lepiej znali język niemiecki. W szkołach mazurskie dzieci bywały bite przez kolegów, a część nauczycieli akceptowała ten stan rzeczy. Ostatecznie większość mazurów wyjechała do Niemiec w latach 70. Wtedy też na dobre ginęła mowa mazurska, skoro nigdzie nie było miejsca, w którym powszechnie mówiłoby się po mazursku. Najstarsi użytkownicy mazurskiego zmarli. W pamięci utrzymywali mazurski tylko ci, którzy wychowywali się blisko dziadków i często wsłuchiwali się w ich mowę. Dzisiaj na Mazurach żyje nie więcej niż kilkadziesiąt osób znających mazurski, podobnie w Niemczech i Syberii. W obecnych czasach mało kto zna Mazurski, a jeszcze mniej po mazursku pisze. Dawniej w tej mowie pisał na przykład Jakub Szczepan, pierwszy człowiek, który w 1900 roku przetłumaczył całą książkę z niemieckiego na Mazurski. Mazurską jutrznie, wesele mazurskie i inne zwyczaje w mowie mazurskiej utrwalił Karol Małek, Mazur z okolic Działdowa. Mazurskie pieśni ludowe spisywał Wojciech Kęczyński i Gustaw Gizewiusz. W najnowszych dziejach powstał pierwszy internetowy słowniczek stworzony przez Erwina Kruka. Mazurskie gawędy pisze m.in. Dytmar Serafin i Günter Donder. W 2018 roku ukazało się tłumaczenie Małego Księcia na mazurski oraz czasopismo Cech, w którym zdarzają się teksty po mazursku. Osoby chcące ratować mowę mazurską, pochodzący zarówno od Mazurów, jak i od nowych mieszkańców zbierają się w sieci, starając się uczyć mowy mazurskiej i przypominać sobie wzajemnie, niemal całkiem zapomniane słówka, które jeszcze niewiele lat temu rozbrzmiewały na całych Mazurach.